Książęcy ślub już za nami. Było pięknie i wzruszająco. Ale czy było idealnie? O tym opowiem Wam za chwilę. Nadszedł czas podsumowania królewskiego ślubu. Możecie być pewni, że wszystko, co powiem, będzie bardzo szczere. Niektórym mogą te opinie się nie spodobać, ale musicie wiedzieć, że podchodzę do tego bardzo profesjonalnie, więc może dlatego widzę nieco więcej. Rozpoczynam od stylizacji gości. Szeroko komentowana była kreacja Victoria Beckham. Przyznam, że to, jak prezentowało się małżeństwo Beckhamów, było dla mnie absolutnym szczytem klasy i elegancji. David wystąpił w projekcie domu mody Dior, natomiast Victoria sama dla siebie zaprojektowała kreację. Wiem, że było bardzo wiele wątpliwości dotyczących koloru i tego, że ogólnie prezentowali się smutno. Mówiono nawet, że wyglądają trochę jak na pogrzeb. No niestety z tym się nie zgodzę. Granat jest szczytem elegancji, bardzo modnym kolorem. Victoria wyglądała w nim świetnie, z ogromnym szacunkiem, klasą i poszanowaniem do uroczystości. Księżna Kate na ślubie Meghan i Harry'ego pojawiła się w bardzo eleganckiej i doskonale nam już znanej kreacji, ponieważ ubrała ją już czwarty raz. Księżna Kate słynie ze swojej oszczędności. Tym razem wydaje mi się, że poszła o krok za daleko. Motywowała to tym, że nie chce odwracać uwagi od Meghan, ale tak naprawdę umówmy się. Czy wyszła w czymś starym, czy by wyszła w czymś nowym, i tak wszyscy mówimy o tym, jak wyglądała. Za jedną z najpiękniej ubranych gwiazd uznana była Amal Clooney. Faktycznie w swojej żółtej kreacji prezentowała się doskonale. W sumie z jej figurą trudno w czymś wyglądać źle, a jeżeli chodzi o protokół, to niestety go złamała, gdyż miała zbyt głęboki dekolt. Przechodzimy do głównych bohaterów tego dnia. Rozpoczynamy od księcia Harry'ego, który na własnym ślubie pojawił się z zarostem. Na takie odstępstwo zgodę wydała sama królowa Elżbieta II. Opublikował tę wiadomość Pałac Kensington i mam wrażenie, że całe szczęście, bo ten zarost naprawdę dodaje haremu męskości. Jeżeli chodzi o królową Elżbietę II, to bardzo długo niewiadome było to, czy pojawi się na ślubie wnuczka. Ma do niego ogromną słabość, więc wszyscy na to liczyli. Ostatecznie dowiedzieliśmy się dzień przed uroczystością, że królowa pojawi się podczas ślubu. Natomiast wyobraźcie sobie, że królowa spóźniła się parę minut, więc wszyscy oczekiwali w prawdziwym napięciu. Czy przypadkiem się nie rozmyśliła? Królowa postawiła na stylizację w kolorze limonki i fioletu. Dwa bardzo mocne kolory, intensywne, przykuwające wzrok, tak naprawdę nietypowe dla królowej. Przechodzimy do meritum, czyli do stylizacji panny młodej. To, na jaką suknię zdecyduje się Meghan, było tajemnicą do samego końca. Ostatecznie Meghan zdecydowała się na suknię projektu domu mody Givenchy. Cała koncepcja, związana z bardzo prostą w kroju suknią, absolutnie mi się podoba. Klasa, prostota, elegancja, kwintesencja stylu. Natomiast decydując się na taką suknię, musimy pamiętać o tym, że musi być ona wykonana po prostu idealnie. A do tej sukni niestety mam pewne zastrzeżenia. Meghan ma świetną figurę, natomiast ta suknia w ogóle jej nie podkreślała. I nie chodzi mi tu o to, że powinna mieć głęboki dekolt i powinna być rybką. Nie, gdyby dobrze się układała, proporcje sylwetki byłyby zachowane. Podkreślony biust, piękna talia, biodra wyglądałyby naprawdę proporcjonalnie. Rękawy niestety były za szerokie i optycznie pogrubiało to pannę młodą. Do tego na tułowiu suknia się marszczyła, a w okolicach brzucha była absolutnie pognieciona. Moje ogólne wrażenie dotyczące tej sukni było takie, że była ona niestety na Meghan za duża. Każda panna młoda musi mieć swoją suknię idealnie dopasowaną do sylwetki. Rozumiem, że Meghan mogła mieć dużo stresu przed ślubem i dlatego na przykład straciła kilka kilogramów, natomiast zadaniem krawca jest dopasowanie sukni. Decydując się na tak prosty krój, musi ona leżeć idealnie. Ta skromna suknia, bo wielu z Was podkreśla, że Meghan wykazała się taką wielką skromnością, kosztowała bagatela 300 tysięcy funtów, czyli prawie 1,5 miliona złotych. Wydaje mi się, że przy takiej kwocie powinna być po prostu idealna. Kolejna kwestia budząca wiele kontrowersji to makijaż i fryzura Meghan. Niektórzy twierdzili, że Meghan w swej skromności postanowiła pomalować i uczesać się samodzielnie, co oczywiście nie jest prawdą. Makijaż i fryzura została wykonana przez profesjonalistów. Kosztowało to wszystko, słuchajcie, 13 tysięcy dolarów. Znam polskie ceny,
Znam również światowe ceny takich usług. Natomiast o takich kwotach naprawdę nigdy nie słyszałam i nie wiem, co trzeba zrobić, żeby swoją pracę aż tak wycenić. Efekt? Megan postawiła na bardzo naturalny look. Niektórym się to podobało. Faktycznie jest piękną kobietą i niewiele jej trzeba, żeby prezentowała się świetnie. Natomiast mam wrażenie, że zarówno w makijażu, jak i we fryzurze po prostu czegoś zabrakło. Jednak to był ślub. Przepięknym dopełnieniem stylizacji Megan był welon, który zwrócił uwagę całego świata. Długi, ozdobiony 53 kwiatami, które są symbolem państw Zjednoczonego Królestwa. Megan zdecydowała się na mały, klasyczny bukiet, który składał się m.in. z konwali na szczęście, niezapominajek, które były ulubionymi kwiatkami księżnej Diany i które specjalnie dla niej zerwał Harry, oraz z mirtu, który jest charakterystycznym kwiatem rodziny królewskiej. Przed przyjęciem weselnym Megan zmieniła suknię, tym razem ubrała się w kreację Stelli McCartney, no i muszę Wam powiedzieć, że ta kreacja absolutnie mnie oczarowała. W tej kreacji Megan wyglądała bardzo kobieco, lekko, zwiewnie, jednocześnie z ogromną klasą. Suknia była gładka, elegancka, ale mam wrażenie, że miała w sobie to wszystko, czego zabrakło w pierwszej kreacji. Na palcu Megan można było dostrzec pierścionek, który pewnie kojarzycie. Należał kiedyś do księżnej Diany i był prezentem ślubnym od Harry'ego dla Megan. Ten pierścionek to szafirowy seledyn otoczony diamentami. Całość koncepcji ślubu i wesela bardzo mi się podobała, choć pewne elementy nie zostały dopracowane do perfekcji. Sytuację zdecydowanie ratowała uroda, młodość i miłość książęcej pary, którą widać było gołym okiem. Ciekawa jestem Waszych opinii na tematy, które dziś poruszyłam. Swoje opinie zostawiajcie w komentarzach. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!